dobry, witam serdecznie publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś na samym wstępie chcę poinformować wszystkich zainteresowanych, że najbliższe eliminacje do wielkiej gry odbędą się w dniu 12 grudnia, w niedzielę o godzinie 11 w telewizji Blok F Woronicza 17. Eliminacje odbędą się aż z 5 tematów i oto one: Erskine Caldwell, jego życie i twórczość, Aleksander Fredro, oczywiście też życie i twórczość, wyprawy wikingów i podboje Normanów od początku VIII wieku do końca wieku XII. Kolejny temat to religia i mitologia starożytnych Rzymian i ostatni temat: muzyka rozrywkowa i jazzowa w filmie. Przypominam, 12 grudnia, niedziela, godzina 11, telewizja Woronicza 17. A za chwilę zostanie rozstrzygnięta reklamacja z tematu Józef Ignacy Kraszewski, jego życie i twórczość. Parę miesięcy temu z tego tematu grała pani Maria Piekara. Pani Mario, witam serdecznie w studiu. Pani Maria wygrała wtedy 5 000 zł i zaczęła odpowiadać na pytania za 10 000. Na jedno pytanie odpowiedziała dobrze, a na drugie źle. I ja to pytanie przypomnę. Tytułowy bohater późnej powieści Kraszewskiego, warszawski ulicznik zwany Baranim Kożuszkiem, pojawił się w twórczości pisarza już wcześniej. W którym dramacie Kraszewski po raz pierwszy zaprezentował Baraniego Kożuszka? Pani Maria po programie złożyła reklamację. Oczywiście treść znana jest wszystkim ekspertom z tego tematu i przewodniczącemu jury. Oddaję teraz głos panu profesorowi Andrzejowi Makowieckiemu. W swojej reklamacji pani Piekara stwierdziła, że nie udało jej się natrafić w ogólnie dostępnych źródłach, a takie głównie są podstawą wiadomości prezentowanych w Wielkiej Grze, na informację, że bohaterów, czyli Barani Kożuszek, występuje także w dramacie 3 maja i dodała, że tekst tego dramatu jest praktycznie niedostępny. Tak, dramat 3 maja, w którym pojawia się Barani Kożuszek, był wystawiony w 874 roku we Lwowie i w 2 lata później, w 876, pod pseudonimem Bolesławity pojawił się w druku. Nie był wznawiany, w XX wieku nigdy się nie pojawił jako druk zwarty albo nawet czasopiśmienniczy. W związku z czym można rozumieć, że to były dla zawodniczki podstawowe trudności z dotarciem do tekstu. Jego datowanie praktycznie wyłącza to z zestawu tekstów, które się pojawiają w pytaniach teleturniejowych. No i rzeczywiście można powiedzieć, że w ogólnie dostępnych opracowaniach dziejów tej postaci się nie znajdzie. Tutaj dochodzi do głosu sytuacja, która się czasami zdarza. To znaczy eksperci wiedzą dużo i bardzo często wiedzą wiele poza ogólnie dostępnymi źródłami. Zawodnicy tego już wiedzieć nie muszą. W związku z tym reklamacja została uznana i pani Piekara kontynuuje grę. Dziękuję bardzo. Które pani dziękuję bardzo. Pani Mario, czyli otrzyma pani za chwilę jedno pytanie zastępcze. Czas na odpowiedź 1 minuta. Jeśli odpowiedź będzie dobra, no to witamy w finale. A teraz pana mecenasa Janusza Mikę. Bardzo proszę o pytanie. Autorem pytań i głównym ekspertem z tego tematu jest pan dr Andrzej Fabianowski. Drugim ekspertem jest pan dr Eligiusz Szymanis. I trzecim ekspertem jest pan dr Krzysztof Kopczyński. A ja jeszcze przypomnę, że pani Maria przyjechała do nas z Sosnowca i ma średnie wykształcenie bibliotekarskie. Pani Mario, a gdzie pani pracuje? Już nie pracuję, jestem emerytką. Dziękuję bardzo i teraz czekam na pani decyzję, bo tak jak już mówiłam, to jest to jedno pytanie, ale ma pani 2 do wyboru. Koperta A jest na kole i koperta B. W każdej jest jedno pytanie, czas na odpowiedź 1 minuta. I którą kopertę otwieramy z pytaniem A czy B? A. A, to pani będzie uprzejma wziąć sobie z koła.
I jeszcze raz przypominam, że liczy się pierwsza odpowiedź. I ma pani pełną minutę. Czytam pani pytanie. W roku 1858 podczas audiencji papież Pius IX udzielił Kraszewskiemu nagany za niemoralny kierunek jego pism. Opinia papieża oparta była na tendencyjnych informacjach udzielonych mu przez księży z pewnego zgromadzenia zakonnego. Nagana ta spowodowała gwałtowne narośnięcie w Kraszewskim uczuć antyklerykalnych. Z jakiego zgromadzenia pochodzili owi księża? Mierzymy czas, jedna minuta. To byli księża zmartwychwstańcy. Brawo, wspaniale. Pani Mario, nareszcie witam w finale. Ale muszę zapytać, czy pani ma ochotę grać, bo jest taka możliwość, że bierze pani. Byłoby to nie honorem odwoływać się i później nie grać. Ale ja muszę z obowiązku się zapytać. I który numer pytania pani wybiera? 8. Proszę? 8. 8, to proszę podejść jeszcze raz do koła i wziąć pytanie numer 8. I tym razem na odpowiedź ma pani pełne 2 minuty. W latach nauki szkolnej Kraszewski nie był nigdy prymusem, ani nawet wybijającym się uczniem. Jego zainteresowania wybiegały poza program szkolny i koncentrowały się wokół literatury pięknej. Zainteresowania te w szkole bialskiej podsycał w chłopcu pewien nauczyciel Adam Bartoszewicz. Wykładowcą jakiego przedmiotu był Bartoszewicz? Mierzymy czas, 2 minuty. Więc Bartoszewicz był wykładowcą matematyki. Brawo, wspaniale! Proszę państwa, jak brzmiały fanfary, pani Maria mi powiedziała, że w to nie wierzy. Dlaczego? Nie grała pani, ślicznie pani odpowiedziała, aż poszło to bardzo szybko i to jest ta nagroda, że niepotrzebnie była ta przerwa. Prawda? Tak. Pani Mario, Karol Estreicher obliczył, że spuścizna literacka Kraszewskiego objętość jej wynosi 625 tomów, nie licząc ponad 40 tysięcy listów. Czy się zastanawiała pani, ile pani w życiu napisała listów? Tak mniej więcej. No, dość dużo. Dość dużo. Tak, bo ja jestem zwolennikiem sztuki epistolarnej, a przeciwnikiem telefonu. Zawsze coś zapomnę powiedzieć, zawsze coś chciałam dzwonić drugi Ale raz. Ale to trzeba się zabrać, wyciągnąć papier, długopis, znaczki, koperta. To strasznie kłopotliwe. Oprócz zbierania kalendarzy, to zbieram też ładne papiery. Ach tak. Czyli coś łączy panią z Kraszewskim? No, jeżeli tak można powiedzieć. Kraszewski się kierował zasadą całe życie i był jej wierny, że nulla dies sine linea. Tak, ani dnia bez kreski, ani dnia bez napisania linii. Tak. Czy pani też przygotowując się z Kraszewskiego taką zasadę przyjęła, że ani jednego dnia bez przeczytania tekstu Kraszewskiego? No niestety, nie? Czasami są takie obowiązki, że nawet i tydzień przeleciał i nic nie było. Pani Mario, a z tych 625 tomów ile pani ma w domu? Czy w ogóle pani nie ma w domu? No nie mam tak bardzo dużo, to znaczy mam dużo pozycji biograficznych, natomiast powieści Kraszewskiego mam jakieś 70 chyba. 70 tomów. Tak. Z tym, że zbierałam to będąc dzieckiem. I do tej pory ma to pani. Tak. Bardzo się cieszę, że pani wygrała. Gratuluję serdecznie, a pana mecenasa bardzo proszę o wręczenie nagrody. Pani, ja również bardzo serdecznie pani gratuluję. Proszę o przyjęcie naszej nagrody, 20 tysięcy. I żegnamy panią Marię, brawami. Proszę państwa, kolejny temat to Gioachino Rossini, jego życie i muzyka. Pana mecenasa, bardzo proszę o pytanie. Autorem pytań i głównym ekspertem z tego tematu jest pan redaktor Janusz Ekiert. Drugim ekspertem jest pan redaktor Zbigniew Pawicki.
I trzecim ekspertem jest pan redaktor Józef Kański. Przedstawiam zawodnika, jest to pan Andrzej Grabowiecki. Pan Andrzej rozpoczął grę w październiku, wyszedł wtedy zwycięsko z pojedynku i w tym momencie musiałam panu grę przerwać, bo jak zwykle kończył się już nasz czas antenowy, tak więc dziś pan Andrzej rozpoczyna występ od drugiego etapu, gdzie stawką jest 2,5 tysiąca złotych. Są to pytania ekspertów. 30 sekund jest na każdą odpowiedź i chciałabym jeszcze, panie Andrzeju, żeby pan się przypomniał, jaki jest pana zawód, wykształcenie, gdzie pan pracuje. Z wykształcenia jestem pedagogiem i obecnie na emeryturze. Czy dobrze pamiętam, że była to pedagogika specjalna? Nie. Nie. Pedagogika ogólna. Ale pracował pan w jakimś... Tak, kiedyś... w zakładzie poprawczym. Poprawczym, tak? Tak. A więc pierwsze pytanie jest pana redaktora Ekierta. Tak. Do ulubionych efektów komicznych Rossiniego należało powtarzanie tej samej sylaby w śpiewie. Kto, w której operze Rossiniego oczywiście śpiewa Mississippi, pipi, pipi? Dziennikarz Pakuwiusz w Kamieniu Probierczym. Bardzo dobrze, trafna. Pewnemu młodemu kompozytorowi Rossini podarował portret, nie własny, a na odwrocie napisał słowa. Był uwielbieniem mej młodości, rozpaczą mej dojrzałości, jest pociechą mej starości. Czyj to był portret? Wolfganga Amadeusza Mozarta. Znakomicie. Nazwisko Rossiniego kojarzy się nam oczywiście przede wszystkim z twórczością operową. Wiadomo jednak, że znajduje się w jego dorobku także wiele dzieł należących do innych muzycznych gatunków, w tym także potężne dzieła oratoryjne. Sławne jest jego Stabat Mater, znana doskonale jest jego Mała Msza Uroczysta, która notabene wcale nie jest małą. Istnieje jednak i trzecie oratoryjne dzieło Rossiniego wielkiego formatu, wcześniejsze od tamtych, bo napisane już w 1820 roku dla kościoła świętego Ferdynanda w Neapolu. Przez długi czas uważano je za zaginione. Odnalazło się dopiero w naszych czasach i miało już z wielkim powodzeniem szereg wykonań w różnych krajach, także w Polsce. Co to za dzieło? Messa di Gloria. Bardzo dobrze. W uwerturze do jednej ze swoich oper Rossini zaskakuje słuchacza pewnym komicznym efektem. Efekt ten polega na tym, że w pewnym momencie grupa drugich skrzypiec wybija rytm drzewcem smyczka o pulpity. W której operze pojawia się ten efekt? Chodzi o uwerturę do Signora Bruschino. Tak jest. Redaktor Kański wspominał o Małej Mszy Uroczystej. Pewnego razu Rossini zapragnął wysłuchać jej w kościele, w akustyce kościoła, ale wtedy nie było wolno śpiewać w chórach kościelnych kobietom. Mulier tace ad in ecclesia, muzyka, kobieta niechaj milczy w kościele. Wobec tego Rossini zwrócił się do pewnego swojego entuzjasty, aby on zechciał mu pomóc. Kto był tym entuzjastą i jaka była odpowiedź jego? Rossini zwrócił się do papieża Piusa IX. Papież mu odpisał, błogosławieństwo udzielił tylko, a na temat pozwolenia wykonania w kościele nic nie odpisał, tak, po prostu. Błogosławieństwa, pochwały, ale nie pozwolenie. Tak. Wśród oper. Wśród oper Rossiniego jest szereg takich, których libretta opierają się na znanych dziełach literackich, na dziełach wybitnych autorów. Znajdujemy wśród nich libretta oparte na dziełach Tassa, Beaumarchaisego, Schillera. Także i mniej znana opera Rossiniego, Mahomet II, ma libretto opracowany przez księcia Divenzmiano, które także opiera się
na dramacie pewnego bardzo znanego pisarza i myśliciela. O kogo chodzi w tym przypadku? Chodzi o Woltera. Doskonale. Muzułmański książę proponuje pewnemu Neapolitańczykowi, że odkupi od niego żonę. Uważa, że jest to transakcja uczciwa, zgodna z obyczajem panującym w jego kraju. Neapolitańczyk odmawia, ponieważ nie jest to zgodne z obyczajem panującym w jego kraju. Obaj są na siebie nawzajem oburzeni. W której operze występuje ten słynny duet komiczny? Turek we Włoszech. Bardzo dobrze. Tak. Pierwszego lipca roku 1867 odbyło się w obecności cesarza i sułtana prawykonanie nowego dzieła Rossiniego, w którym udział wzięło 400 śpiewaków, chórzystów i 800 instrumentalistów. A sam Rossini określił ten utwór, że był napisany na baryton solo, arcykapłana, chór wielkich kapłanów, chór markietanek, żołnierzy i ludu. Tańce, dzwony, bębny i działa. Wybaczcie, jeśli to mało. Jaki to był tytuł utworu? To był hymn na cześć cesarza Napoleona III. I jego ludu. I jego ludu. O, właśnie. Bohater powieści Aleksandra Dumasa, hrabia Monte Cristo, zwykł był, jeżeli wierzyć autorowi powieści, uczęszczać regularnie do paryskiej opery, gdzie miał swoją lożę, jak to było wtedy w obyczaju, w szczególności na przedstawienia Wilhelma Tella Rossiniego, stanowiącego podówczas nowość repertuarową. Zazwyczaj jednak pozostawał na przedstawieniu tylko do szczególnie pięknego jego zdaniem momentu, kiedy słynny tenor Gilbert Dupré odśpiewał swoje słynne wezwanie powstańców do boju. Za mną, bracia. Jak się nazywał bohater opery, którego rolę kreował Dupré? Który śpiewa właśnie tenor, owo tak? wezwanie. Tenor. Jeżeli tenor. Tenor, to pewnie Arnold Melchtal. No tak, oczywiście. Panie Andrzeju, brawo, odpowiedział pan pięknie na wszystkie pytania drugiego etapu. 2500 już jest wpisane na pana koncie, a przed panem pytania za 5000. I którą kopertę otwieram, pierwszą czy drugą? Drugą. Drugą. W tej kopercie są dwa pytania. A nagroda 5000. Czytam pierwsze pytanie. W pewnym okresie Rossini pisał główne role swoich oper dla kontraltu, bo takim głosem dysponowała jego pierwsza żona Izabela Kolbran. W czasach Rossiniego kontraltem nazywano mezzosopran z wirtuozowskim opanowaniem wysokich dźwięków. Niskie dźwięki kontraltu mają zabarwienie ciemne, męskie, a wysokie odznaczają się jasną barwą kobiecą. Rossini powierzał kontraltowi rolę czułych i przedsiębiorczych panienek na wydaniu w typie Rozyny z Cyrulika Sewilskiego. Izabela Kolbran nieraz występowała na scenie w przebraniu męskim. W ostatnich operach pisanych dla niej Rossini doprowadził wirtuozowskie koloratury do akrobacji wokalnej. Proszę wymienić ostatnią operę Rossiniego, w której dominuje kontralt i przypomnieć tę ostatnią wielką rolę kontraltu w twórczości Rossiniego. A drugiemu pytaniu towarzyszyć będzie i fragment filmowy, i muzyka. Proszę popatrzeć, będzie to fragment opery Rossiniego, a po obejrzeniu należy podać tytuł tej opery. Poproszę o film. Jeszcze raz posłuchać ten sam fragment. Proszę bardzo, poproszę jeszcze raz o ten sam fragment filmowy.
Dwie minuty. Więc jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie. Tak. Kontralt jest w Kopciuszku. Angelina śpiewa kontraltem. Ale panie Andrzeju, nie... proszę dokładnie przeczytać to pytanie. No proszę właśnie, wymienić ostatnią operę Rossiniego, której dominuje kontralt. Dominuje kontralt. Ostatnio przypomnieć tę ostatnią wielką rolę w twórczości Rossiniego, a także rozpoznać na operę, tak? Więc ostatnią taką operą z kontraltem to była chyba Semiramida, ale tam partię kontraltu nie śpiewa. Panie Andrzeju, minął tylko... czas. Proszę? Czas minął. No trudno. Oczywiście była to Semiramida, a kontraltem śpiewa tutaj wódz, zwycięski wódz babiloński, Arzacze. A jeśli chodzi o muzyczne pytanie, to był to fragment Kopciuszka. Kopciuszka. Tak myślałem. To dlaczego pan nie powiedział? Ogromnie wszyscy w studiu żałujemy. Dziękuję panu za udział w programie. Proszę państwa, i rozpoczynamy grę z kolejnego tematu, a temat ten brzmi historia starożytnej Grecji. Pana mecenasa Janusza Mikę, bardzo proszę o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorką pytań jest pani dr Barbara Tkaczew. Drugim ekspertem jest pani dr Barbara Lichocka. Trzeci ekspert, pan profesor Adam Łukaszewicz, niestety nie mógł dziś przyjść do studia, ale zostawił pani dr Tkaczew swoje pytania. A oto zawodnicy, pan Franciszek Pietras i pan Marek Koziński. Pan Franciszek ma wykształcenie wyższe? Jest pan socjologiem? Tak, jestem socjologiem. A gdzie pan pracuje? Z miejscowości Chotomu z województwa mazowieckiego. A można jeszcze wiedzieć, gdzie pan pracuje? Więc aktualnie nie pracuję. Dziękuję bardzo. A pan Koziński? Eliminacje odbyły się wiele, wiele lat temu. Tak jest. I wtedy pan napisał w swojej ankiecie, że jest pan sztygarem w jednej z kopalń, tak? Tak. No, wykształcenie, jestem inżynierem górnikiem i pracuję w kopalni Zofiówka. A jak pan pracuje?
pracował. Tak, jak pracowałem, tak pracuję dalej. I to jest kopalnia węgla kamiennego. To jest kopalnia węgla kamiennego. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Pierwszy w tym programie. Czy panowie mnie słyszą? Tak. Panie Franciszku, tak? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. Chciałam jeszcze uściślić, że temat ten obejmuje lata od pierwszej olimpiady, czyli od roku 776 do bitwy pod Cheronejo, czyli do roku 338, i wszystkie daty są sprzed naszej ery. Czyli ja już nie będę, czytając daty, mówiła tam rok 300 któryś przed naszą erą. A więc czytam pierwsze pytanie. Żył w latach 537-522. Był jednym z najpotężniejszych tyranów Grecji w VI wieku. Władzę tyrańską zagarnął przy pomocy braci, z których jednego wkrótce zabił, a drugiego wypędził. Słynął jako opiekun sztuk i nauk. Zginął zamordowany przez perskiego satrapę Oroitesa. Proszę podać imię tego tyrana i powiedzieć, gdzie on panował, i odpowiada pan Franciszek. Przypuszczam, że chodzi o Polikratesa na Samos. Tak, wyśmienita odpowiedź. I pan Marek? Hipokrates Samos. Dziękuję. W bitwie pod Cheronejo po stronie greckiej walczyła elitarna jednostka tebańska, zwana potocznie Świętym Chówcem. Żołnierzami tego chówca byli młodzieńcy z najznakomitszych rodów tebańskich. I pytanie, ilu żołnierzy Świętego Chówca poległo pod Cheronejo, panie Marku? Cały Święty Chówiec. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. I pan Franciszek? Polegli wszyscy, czyli 300. Dziękuję. Ja chcę zwrócić uwagę na pewne uchybienie w odpowiedziach na pierwsze pytanie. Pan odpowiadający jako drugi nie powiedział Polikrates? Hipokrates. Hipokrates? Samos, a nie Polikrates. To ja nie dosłyszałem. Hipokrates. Polikrates. No Polikrates się... Samos, tak? No, Polikrates Samos. Polikrates. No. Panie Marku, ja nie dosłyszałam. Więc, przepraszam. Hipokrates jest znany skądinąd. Ale nie był tyranem. Ale nie był tyranem Samos. Więc nawet jeśli to było przejęzyczenie, to musimy traktować rzeczy formalnie. To niestety, panie Marku, ma pan jeden błąd na swoim koncie. A przypominam, że przegrywa ten, który pierwszy popełni dwa błędy. Czytam panom trzecie pytanie. Tyran Mityleny na wyspie Lesbos, Pitakos, rządził tym miastem przez 10 lat. W sprawowaniu rządów kierował się zasadą, że przebaczenie jest silniejsze niż odwet. Dlatego też zezwolił na powrót do Mityleny wygnanych uprzednio przeciwników politycznych, wśród których było dwoje sławnych poetów tamtych czasów. O kogo chodzi? Odpowiada pan Pietras. Przypuszczam, że chodzi o Alkaiosa i Safonę. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Marek? No to dwoje tak. Sławnych poetów. To jest Safona i Alkaios. Dziękuję, dobra odpowiedź. Skarbiec powstałego w roku 477 tak zwanego Związku Morskiego do roku 454 znajdował się na wyspie Delos, gdzie został przeniesiony w roku 454, panie Marku. Aten do Aten. Wyśmienita odpowiedź. I pan na Akropol do Aten. Dziękuję. Jednym z głównych kierunków kolonizacji greckiej były tereny nad Czarnomorza. Jak Grecy nazywali morze znane dziś jako Morze Czarne, pan Franciszek? Pontos Euxeinos, czyli Morze Gościnne. Wyśmienita, dokładna odpowiedź, pan Marek. To jest Pontyda albo też Morze Milezyjskie. Niestety, panie Marku, Pontos Euxeinos. Morze Gościnne. Morze Gościnne. To była ta nazwa oficjalna. Ale Pontyda, tak? Pontyda to były krainy leżące nad morzem. Ale... A pytanie brzmiało, jak się... Morze jak nazywano morzem gościnnym, żeby zakląć jego zbyt zburzone morze. Przykro. Panie Marku, niestety musimy się rozstać. I to no bardzo to... szybko. Oj. Dziękuję. A panie Franciszku, gratuluję panu. Drugi etap
30 sekund na każdą odpowiedź. Proszę pamiętać, że może pan na dwa pytania odpowiedzieć źle albo w ogóle nie udzielić odpowiedzi. I pierwsze pytanie jest pani dr Barbary Tkaczów. Tyran ateński Hiparch, syn Pizystrata, został zabity podczas procesji panatenajskiej w roku 514 przez dwóch Ateńczyków, którzy do historii przeszli jako tyranobójcy i męczennicy walki o wolność, demokrację i parę innych rzeczy. Chociaż w rzeczywistości motywy ich czynu były czysto osobiste, a Trukidydes jakieś 100 lat później pisał, że u początku tego zamachu leżała pewna historia miłosna. No jak tam było, to nieważne, grunt, że pytam się, jak się ci dwaj panowie nazywali. Tak, więc powstała rzeźba tych dwóch panów, to byli Harmodios i Aristogeiton. Tak jest. I pani doktor Lichocka. Dzięki tak zwanym długim murom Ateny i Pireus, miasto i port Aten, były nieomal twierdzą niezwykle trudną do zdobycia. Jednakże mury te zostały zburzone i rozbierano je, jak podaje Ksenofont, przy akompaniamencie fletów. Niektórzy uważali nawet, że dzień ten jest początkiem wolności Hellady. Proszę powiedzieć, kiedy i dlaczego rozebrano długie mury? Więc stało się to w roku 404 po klęsce Aten w wojnie peloponeskiej na rozkaz dowódcy spartańskiego Lysandra. Znakomicie. I pytanie pana profesora Łukaszewicza. Który ze znanych polityków greckich, zanim zdobył ogromną sławę w dziedzinie wojskowości jako wielki wódz, który wygrał wiele bitew, pełnił rolę nadzorcy robót drogowych? Między innymi wybrukował ulicę w Tebach. Więc tak, jeżeli chodzi o drogi w Grecji, były one bardzo słabe. No tak. Więc ja dobrze nie pamiętam już takiego nadzorcy. No. Jeżeli to był wielki wódz, ja przepraszam, że to mógł być Epaminondas. Tak jest. Tak zaczynał skromnie. W ramach tak zwanej wielkiej... Nie, teraz pytanie pani doktor Tkacz. Tamto pytanie było pana profesora Łukaszewicza. Pana, w roku 730, oczywiście przed naszą erą, podobno wskutek klęski głodu z miasta Chalkis na Eubei wyemigrowała prawie 1/10 część jego mieszkańców. Udali się na zachód, do południowej Italii. Tam założyli miasto w krainie Lukania. Miasto to istnieje do dziś. I dziś nazywa się Reggio di Calabria. A jak nazywało się w starożytności? Więc nazywa się podobnie właśnie, skąd ta nazwa? Region. Tak region. Jest. Region, tak. Teraz ja. Na przełomie VII i VI wieku, w ramach tak zwanej wielkiej kolonizacji, kupcy z Miletu dopłynęli między innymi do Egiptu i w delcie Nilu założyli dwie kolonie. Proszę podać nazwę przynajmniej jednej z nich. W delcie Nilu, więc najważniejszą taką kolonią to była Naukratis. Tak. Z tym, że jednocześnie tam była taka placówka o nazwie Milesion Teichos, ale się nie mylę. Bardzo dobrze. Ale to była mniejsza placówka. To była mniejsza i dziś już nie ma po niej śladu. Tak. W około 450 roku Egipt zerwał się do powstania przeciwko Persom. I pomocy wojskowej, żywnościowej, finansowej udzieliło im pewne państwo, jedno z państw greckich. Które mianowicie? No oczywiście były to Ateny, które tak w tym czasie prowadziły bardzo aktywną politykę zagraniczną. Tak. I teraz pani doktor, pytanie. No może wrócimy do kolonizacji. Koloniści z Miletu, tutaj wielokrotnie wspominani, nad Morzem Czarnym, czyli Pontem Euksynem, założyli miasto nazwane Odessos. Ono też istnieje do dzisiaj. Jak się nazywa dzisiaj? Więc ono obecnie nazywa się inaczej. Nazywa się chyba Varna. Tak jest. To przejdźmy od kolonizacji do pokoju. Jak nazwano pokój zawarty prawdopodobnie w 448 albo w 449 roku przed naszą erą między Persami i Atenami w Suzie? Więc był to tak zwany pokój Kaliasa od nazwy greckiego negocjatora i bogacza ateńskiego właśnie, który ten pokój, można powiedzieć, podpisywał. Tak jest. I ostatnie pytanie, tak. Egzamin. W którym roku powstała ateńska kolonia Turioi w
italskiej Lukanii, która została zbudowana na ruinach słynnego skądinąd miasta Sybaris. Tak, więc no, była to specjalna akcja Aten, ale nie tylko, bo to można tak powiedzieć, bo ogólnogrecka. Kolonia ta powstała w roku, no tak można powiedzieć, mniej więcej 444-443. Dokładnie jak trzeba. Brawo! Panie Franciszku, gratuluję. Były to wspaniałe odpowiedzi. Przed panem pytania są za 5000. Który zestaw? Pierwszy zestaw. Pierwszy. Za 5000 dwa pytania, dwie minuty na pełną odpowiedź. I czytam panu pierwsze pytanie. Pewnego grudniowego dnia roku 379 już po zmroku grupa 7 spiskowców, wygnańców politycznych, weszła potajemnie do swego rodzinnego miasta. Miasto to od kilku lat było okupowane przez wojska innego greckiego państwa miasta i rządzone przez miejscowych kolaborantów. Spiskowcy w ciągu jednej nocy dokonali udanego przewrotu. Zabili wszystkich znaczniejszych kolaborantów. Wydarzenia te stały się początkiem krótkiej wojny, która doprowadziła do całkowitego uwolnienia ojczyzny 7 śmiałków. Od obcego panowania. W którym mieście rozegrały się te wypadki i kto był tutaj okupantem? Tak brzmi pierwsze pytanie. I drugie. Historia starożytnej Grecji odnotowuje niewiele imion kobiet. Oto życiorys jednej z nich. Urodziła się około roku 371 w beockich Tespiach. Jako dziecko dostała się w nieznanych okolicznościach do Aten. Tam przeżyła większość życia. Była najsłynniejszą, najdroższą i podobno najpiękniejszą ateńską heterą. Pozowała wielu sławnym artystom. Była przyjaciółką wielu sławnych polityków. Zmarła około roku 316. Proszę podać jej imię, a my zaczynamy mierzyć czas. Dwie minuty. Tak, więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Tak. Oczywiście chodzi tutaj o Teby i o zamach, przewrót demokratyczny w Tebach, który był, który w tym czasie był okupowany przez Spartan. Tak, i to jest dobra odpowiedź, wystarczy, tak. Właśnie w tym momencie zaczyna się, można powiedzieć, krótki okres potęgi Teb. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, no oczywiście, ponieważ to chodzi o mieszkankę Tespiów, była to niewątpliwie Fryne. Wyśmienicie, brawo. Już jest wpisane na pana konto, są wpisane 5000 zł, przed panem 10. Proszę konsekwentnie wziąć kopertę zestawem pierwszym. I tym razem, panie Franciszku, na pełną odpowiedź będzie pan miał 2,5 minuty. W roku 480 powstało tak zwane Królestwo Bosforańskie. Skupiało ono miasta założone przez kolonistów greckich nad tak zwanym Bosforem Kimeryjskim, czyli cieśniną łączącą Morze Czarne z Morzem Azowskim. Stolicą tego bogatego i potężnego miasta był Pantikapajon. W roku 438 władzę nad tym królestwem zagarnął w nieznanych okolicznościach człowiek należący prawdopodobnie do schelenizowanej arystokracji scytyjskiej. Założył on dynastię, która rządziła Królestwem Bosforańskim przez kilka wieków. Proszę podać jego imię. I czytam panu pytanie drugie. W roku 432, wkrótce po konflikcie ateńsko-koryńskim o Potidaję, Ateny ogłosiły sankcje gospodarcze przeciw pewnemu miastu. Miasto to, tradycyjnie wrogie Atenom, popierało Korynt. Pod pretekstem, że obywatele owego miasta zaorali poświęcone ziemie oraz że udzielają schronienia zbiegłym niewolnikom ateńskim, Ateńczycy zamknęli swoje porty, a także porty Związku Morskiego dla okrętów tego miasta. O jakie miasto tutaj chodzi? I zaczynamy mierzyć czas. 2,5 minuty. Tak, więc pytanie pierwsze. No, ta dynastia nosiła nazwę od imienia właśnie założyciela, który był scytyjski. To była dynastia Spartokidów. Tak. Drugie pytanie, więc no, tym miastem, które Aten w ten sposób potraktował, bo to sąsiednie miasto i dlatego właśnie takie było nieprzyjazne, była to Megara. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Franciszku, witam w finale. Pierwsze pytanie tradycyjne, czy ma pan ochotę w ogóle? No muszę. Nie, muszę. Nie musi chcę pan. Ja bym wolała, że pan powiedział, że chce. Chcę i muszę. Chcę i muszę. Tak. A który numer pytania? No pierwszy numer. Pierwszy? Tak.
Nie musi się pan spieszyć z odpowiedzią, 2 minuty. Spis zasad politycznego i społecznego ustroju Sparty został podobno przekazany legendarnemu prawodawcy Sparty Likurgowi przez wyrocznię w Delfach w latach 776-773. Tekst owej wyroczni cytuje w całości Plutarch w swoim żywocie Likurga. Jak brzmi potoczna nazwa tego tekstu? Mierzymy czas, 2 minuty. Więc ja może powiem w ten sposób, że tak, ogólnie nazwa tego systemu. Panie Franciszku, zasad, bardzo bym prosiła, żeby pan udzielił odpowiedzi, która będzie możliwa do oceny. Aha, żeby bo już być pan może jest to odpowiedź jest podwójna, być może ogólnie ten ustrój, te zasady nazwano eunomią, natomiast ten tekst być może jest to nazwana wielka retel. Tak, bardzo dobrze. Gratuluję, bardzo się cieszę. Proszę popatrzeć w kamerę, żeby wszyscy widzieli. Proszę państwa, muszę powiedzieć, że pan Franciszek nie po raz pierwszy występuje w Wielkiej Grze i Oli, pamiętam, to były to głównie tematy geograficzne. Przeważnie, chociaż była również historia, to znaczy ale historia... Ale niech pan przypomni, z czego pan z geografii wygrał? Z geografii wygrałem z geografii Europy. Obszarów tropikalnych oraz... i góry, nie? Nie, tego nie wygrałem. Wygrałem z geografii Europy oraz, no może to jest geografia i historia, odkrycie geograficzne na półkuli wschodniej. Aha, a dzisiaj która to by była wygrana? Wygrana trzecia. Trzecia. Trzecia, no to... więc do 3 razy sztuka. To jest pierwsza, to jest to pierwsza to prawdziwa wygrana. To już, dlaczego prawdziwa? Ponieważ no, 3 razy to jest to, więc to jest właśnie... I co, już zamierza pan nigdy więcej nie przyjechać? Teraz dopiero zamierzam grać. Bo dotąd był to tylko wstęp. To był wstęp i próby, a teraz się zacznie prawdziwa inwazja na Wielką Grę, tak? Tutaj dowiedzieliśmy się, że jeden z tyranów kierował się zasadą, że przebaczenie jest silniejsze niż odwet. Czy zgadza się pan z tym i czy kieruje się pan w życiu taką zasadą? No więc właśnie to jest trochę inna historia, ponieważ jeżeli to był tyran, to jest to zasada jak dla tyrana bardzo dziwna. Ale chociaż ten tak osób chodził za mędrca, on chodził za mędrca, więc być może nie był takim tyranem. Ale słuszna jest to zasada, prawda? Więc jeżeli to jest zasada tyrana, to bym jednak że się nie trzymał. Ale podobno oprócz tyranów, którzy mieli ponurą sławę, to było też wielu tyranów, podobno, którzy byli bardzo mądrymi ludźmi, gospodarnymi i sprawiedliwymi. Tak. No na przykład był, o ile ja pamiętam z tych pytań, że był tyran Aten, jak on się nazywał, Pizystrat, który podobno należał właśnie do tych sprawiedliwych, mądrych, dobrze rządzących. A chciałby pan być w ogóle, żyć w starożytnej Grecji, być? No chyba przykład... nie bardzo, dlatego że... Nie bawi pana władza? Teraz mamy ciekawsze czasy, natomiast tam były czasy bardziej niebezpieczne. Myśli pan, że tam było okrutniej? Tak. Poza tym, już mając tą wiedzę o Grecji, ja bym wolał coś tam zmienić jednak. Natomiast tak trafić, powiedzmy, tylko się przyglądać, to byłoby mało ciekawe. Mało ciekawe. Tak. Czyli ma pan szansę zmieniać wszystko tutaj obecnie. Raczej tak, wolałbym tak. Serdecznie gratuluję panie mecenasie. Proszę bardzo o wręczenie nagrody. Proszę pana, mam dla pana coś dla ciekawszych czasów. Nasza nagroda główna 20 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Bardziej się przyda teraz niż w starożytnej Grecji by się przydała. Dziękuję. Proszę państwa, był zaplanowany przeze mnie jeszcze jeden temat, ale niestety czas przeznaczony na Wielką Grę dobiega końca. Na zakończenie chciałabym jeszcze przypomnieć wszystkie tematy na najbliższe eliminacje. Odbędą się one 12 grudnia w niedzielę o godzinie 11 w telewizji przy ulicy Woronicza 17, blok F. Przypominam tematy. Erskine Caldwell, jego życie i twórczość, Aleksander Fredro, życie i twórczość, wyprawy wikingów i podboje Normanów od początku VIII wieku do końca XII wieku, religia i mitologia starożytnych Rzymian i piąty, ostatni temat to muzyka rozrywkowa i jazzowa w filmie. A teraz dziękuję już serdecznie publiczności w studio za bardzo ciepłe kibicowanie zawodnikom. Państwu dziękuję za chwilę spędzone z nami. Bardzo serdecznie zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem. A zatem do zobaczenia.